filozofii jogi i o chyba największym filozofie polskim, który się jogą zajmował, nieżyjącym już niestety do mnie, Cyboranie. Wykład jest zorganizowany przy współpracy dwóch podmiotów. Koła Naukowego Filozofów AJD i Centrum Dialogu Międzykulturowego w Częstochowie. Cieszę się, że jest zdjęcie ładne. Mojego nauczyciela, takim go wtedy właśnie pamiętaliśmy. A tytuł tego odczytu, raczej należy powiedzieć, choć nie będę czytał, jest Leon Cyboran, historyk filozofii indyjskiej, badacz i tłumacz tekstów jogi klasycznej oraz jego filozofia. Więc ja już w Lublinie, jak tam byłem, na Kulu, to ten tytuł tam ukułem, bo niżej inaczej, coś, ja mnie nie, i powoli wypracowałem to i teraz będę człon po członie wyjaśniał. Historyk filozofii indyjskiej, więc Leon Cyboran określał się jako historyk filozofii indyjskiej. Tak pisze na przykład we wstępie do swoich tam prac, mnie jako historyka filozofii, historyk filozofii indyjskiej. Więc piszą mylnie, że był indologiem. No nie, to nie. On ukończył indologię, był tam szeroko wykształcony, kilka fakultetów, więc indologię tak, ale to mu miało służyć, miało indologia jako, żeby zdobyć języki. Języki indyjskie. Ale był też po filozofii, ale jego nową całe to było to, że on badał filozofię indyjską i tą filozofię indyjską wprowadzał na wydziały filozoficzne polskich uniwersytetów. Bo mówił, że myślą indyjską do tej pory zajmowano się, ale była ona w gestii filologów, czyli na filologii indyjskiej, czyli inaczej się mówi na indianistyce, bo to są synonimy, to samo indianistyka, filologia indyjska, indologia. I indologowie jakby, czyli filolodzy, zawładnęli myślą tą. Oni przekazywali, interpretowali myśl indyjską. A filozofii indyjskiej nie było i nie ma na naszych uniwersytetach. Co Leon Cyboran uważał za ogromne ograniczenie, ogromny brak. No, europocentryzm straszliwy. Na przykład Władysław Tatarkiewicz, jak pisze swoją historię filozofii, to on pisze, no ja mam świadomość, napisałem historia filozofii, a to można się dogrzebać we wstępie. On mówi, mam świadomość, to nie jest żadna historia filozofii światowej, tylko europejskiej. No ale już tak napisałem w skrócie, to jest historia filozofii, tylko europejskiej. A Europa jest mała. Jak się żyje w Azji, na przykład ja żyłem szereg lat w Indiach i tak dalej, to nie, że Polska, ale cała Europa się wyjmała z tamtej perspektywy. Potężne, olbrzymie państwa, gigantyczne. To nawet, to mówię w ramach tego przekroczenia europocentryzmu. To nawet Napoleon mówi, że Europa to kretowisko. No i Azja to dopiero są jakieś przestrzenie wielkie. Więc Leon Cyboran mówił tak, że w dzisiejszej dobie jest konieczność przekroczenia europocentryzmu, jest konieczność w dzisiejszej dobie kontaktu różnych kultur, ta komunikacja łatwa, prawda, i tak dalej, że to już jest konieczne i rozszerzenia horyzontów naszych filozofów, a tego nie ma. No nie ma, no. Nie ma, tak jakby filozofia tamtych państw Azji, chodzi szczególnie o indyjską, nie istniała. Bo indyjska kultura odegrała taką rolę w Azji jak grecka u nas. Z Indii promieniowało na Chiny, Mongolię, Sri Lankę, Indochiny. To z Indii szło światło. Tam były uniwersytety, na które nawet z Korei przyjeżdżano. I studiowano, na przykład Nalanda był taki słynny uniwersytet, dopiero muzułmanie zniszczyli. Ta semicka kultura, gdzie nie będzie się miał bogów cudzych przede mną, no, nie może być nic innego prawdziwego, trzeba wszystko ściąć.
Dopiero teraz na landy odbudowywują na przykład. Teraz na przykład synowi proponowałem, żeby tam pojechał pracy, bo on w Indiach miał dzieci wychowywane. Ale inna Polka tam pojechała. Japończycy i Singapur odbudowywują, więc były potężne ośrodki, nawet z Korei, z odległych tych przyjeżdżano do Indii, to trwało stuleciami. Więc Indie miały tu rolę wielkiej wiedzy, wielkiego światła. Nawet Chiny, które mają swoją i odrębną kulturę, to taki profesor chiński, ja nie widziałem właściwie, pomyślałem sobie, to by warto było odczytać króciutko, w każdym razie profesor chiński w latach 20 wieku pisze, że mówi, nawet Chiny, mówi, że Chiny mają wielki dług wdzięczności wobec Indii. Mamy wielki dług wdzięczności, że Indie nauczyły nas wyznawania idei absolutnej wolności, wolności umysłu, koniecznej do badania prawdy, wielkie wolności umysłu. Następnie mówi, nauczyły nas umiłowania skierowanego do wszystkich istot, że to z Indii wyszło. Mówi to, więc profesor chiński z wielkim taką czcią i szacunkiem, tam jest, już nie pamiętam jego nazwiska, szkoda, ale to jest, przytacza to Radhakrishna w swojej historia, filozofia indyjska, Radhakrishna, na przetłumaczona na polski, to Radhakrishna przytacza. Przytaczał też, też również to Leon Cybora, słowa profesora chińskiego. Szkoda, że tego nie wziąłem. Który sam z nieprzymuszonej woli mówi, właśnie wyraża tę wielką wdzięczność do Indii. Że Indie były dla nich nauczycielem, dla Chińczyków. I więc, a tu w Europie takie zachowanie, że jakby po raz setny tam filozofię, tam tysięczny, Kanta, inny, filozofia indyjska, no nieobecna. I Leon Cybora mówi, że to jest wielka luka, potężna luka w nauce. I jeszcze co? Jeszcze ta filozofia indyjska jest o wiele potężniejsza. Grecja była mała, płodna, ale mała i krótko to trwało. Ten okres potem przyszło chrześcijaństwo, zamknęło Akademię Platońską. I ten okres tej twórczej kultury, tej wolnego umysłu dosyć krótko stosunkowo trwał. A tymczasem Indie zachowały ciągłość. Ciągłość. Na przykład teksty pisane w starożytności miały komentarze filozofów indyjskich. O! Szybki pan. Nie wiem, gdzie w tej chwili to znaleźć, ale może potem znajdziemy. W czasie przerwy. W czasie przerwy. Radhakrishna, filozofia indyjska. Widzicie, Radhakrishna przytacza tego filozofa, profesora filozofii chińskiego. Radhakrishna to był wiceprezydent Indii, a jednocześnie był rektorem na Bijju, wiesz, tam gdzie Adam był też tam rektorem muzeum jest największego uniwersytetu indyjskiego w Benaresie, filozofem Radhakrishna. No to by się właśnie tam było w Indiach tradycja, że właśnie często, że właśnie władza, to u nas tego nie ma, władza, ludzie władzy byli jednocześnie jakimiś filozofami albo ludźmi jogą się zajmujący, duchowością, to u nas tego nie ma, to by się bardzo przydało. Oni bardzo wierzą takim ludziom, dlatego że często to są asceci, nie założyli rodziny świadomie, z założeniami, są bezinteresowni w związku z tym, mają wysokie założenia etyczne i takim się najchętniej powierza władzę. Na przykład w Indiach jest wielki bałagan, tam żyłem szereg lat, one się dynamicznie rozwijają, ale mi starzy Hindusi, bardzo już nieżyjący, mówili, że a jaka jest przyczyna? Bad leaders, źli przywódcy. Jak Gandhi, który nic nie miał, nic nie żądał dla siebie, nic nie pożądał, ani ludzi za sobą jakichś koterii nie ciągnął. A później co innego. A teraz jest ten prezydent Indii właśnie. Ale później oni wychwytują. Na przykład wychwytują. Teraz ten prezydent Indii, nie wiem jak on się nazywa. Może wiesz, Adam, ten, który tą jogę... Nie wiem, jak się nazywa. Ja już od kilku lat dobrych nie znam. Modi.
Jak? Modi. Modi. On nakazał jogę we wszystkich szkołach i tak dalej, był jakimś sannyasinem. I oni bardziej im wierzą, bo człowiek oddany drodze duchowej jest, się wyrzeka świata. On nie będzie łapczywy. Nie będzie chciwy. Ja tu będę robił różne dygresje, to będzie taka mowa nieregularna, ale może bardziej przybliży do... Mogę regularnie mówić. Na przykład się podaje w Indiach starożytnych, i też nazwiska nie mam, był taki król, który... A tamtych królestw było wiele, tamta historia Indii jest w ogóle poplątana, bo to Indie subkontynent i te królestwa istniały równolegle. W związku z tym te dzieci w szkołach mają, moje dzieci tam się uczyły, tam to historia Polski to jest nic. Nie dosyć, że tamta długa, to równolegle tych państw, królestw istniało bardzo dużo, także to wszystko to objąć, chociażby z grubsza. Więc istniał taki król, który się przejął drogą duchową, jogą i postanowił rzucić królestwo. I zrezygnował. Ubrał się w szaty sannyasina, czyli tego wyrzeczeńca, jakby to po naszemu powiedzieć, mnicha, i zaczął żebrać w swoim dawnym państwie. Że po początku się wstydził, a potem zaczął żebrać we własnej stolicy. No i tak to trwało. Właśnie, bo ideały były inne. Nie jak najdłużej, nie jak za wszelką cenę władzę zdobyć, za wszelką cenę jak najdłużej utrzymać, tylko że ideały kultury indyjskiej potem może w pewnym momencie zostawić wszystko. No, zostawił. Ale co? Jak on to zostawił, to w państwie sąsiednim się coś bardzo źle działo. W państwie indyjskim oczywiście, jak wiem, tam równolegle. I oni sobie obmyślili, że gdyby się udało jakoś namówić tego byłego króla, przecież taki człowiek, który zostawił wszystko, będzie bardzo bezstronny, będzie bardzo sprawiedliwy, nieinteresowny. I wysłali do niego jakoś poselstwo, żeby go skaptować, żeby on był u nich królem, bo się źle dzieje. On nie dosyć, że jest na drodze jogi, że wyrzekł się, to jeszcze ma doświadczenie króla, więc wcześniejszego bycia królem. No i go jakoś skaptowali, że on został królem. A potem było, to jest autentyczne, to jest historyczne. Potem było tak, że w tym jego państwie dawnym też się zaczęło źle dziać. Jakieś walki o wpływy, chciwość i tak dalej, zaczęło się źle dziać. No to w końcu wrócili do niego, mówi, żeby został ich królem. No to on połączył te dwa państwa w jedno królestwo. Czyli przy pomocy ascezy, jogi, bez wojny połączył dwa państwa. Taki był rezultat. Nie pamiętam nazwiska, nie mogę. To jest u Ramana Maharshiego w rozmowach z Ramana Maharshi. Ramana Maharshi to ten mędrzec indyjski z południa Indii, to przytacza. Więc takie były ideały kultury indyjskiej, które, bo to mi ten Radha Krishna właśnie, więc Modi, inni, to dawało zupełnie inny, ta kultura indyjska była zupełnie inna. Ci królowie zostawali uczniami często jakichś joginów. Sami czasami porzucali. Joga na przykład komentarz do jogi jakiś napisał król, a inny komentarz napisał żebrak. Główny komentarz do jogasut król, a inny napisał, jak Leon tam Cyboran pisze, że jednym był król, drugim był żebrak. Więc joga ogólnie była takim niezwykle cennym elementem kultury indyjskiej, bardzo twórczym, który jakby zapromieniował na silniej lub słabiej na wszystkie dziedziny życia i na cały kraj. Na cały kraj, na zwykłych świeckich ludzi też. Na ideały tej kultury. Więc tak było z jogą. Kultura indyjska ma takie skrajności.
Z jednej strony ci joginowie, jacyś joginowie żyjący w dżunglach, przynajmniej w dawnych czasach, żyjący w dżunglach, żyjący gdzieś tam w odosobnieniu, w jakichś grotach, w Himalajach, którzy nic tam nie pisali, nic nie mieli, a jakieś jaskinie. A z drugiej strony były szkoły filozoficzne niezwykle rozbudowany sposób opracowujące w sposób filozoficzny te ideały duchowe w tekstach, teksty już z głębokiej starożytności, które są niezwykle precyzyjne, które obfitują w jakąś bardzo specjalistyczną terminologię, która widać, że powstała w przeciągu setek lat. Więc z jednej strony jakaś ogromna precyzja intelektualna i to było bardzo rozbudowane. Tych tekstów było dużo. Do dziś jest taka akcja przez rząd indyjski, że się zbiera te manuskrypty, gdzieś się zbiera, bo jeszcze gdzieś się wyciąga skądś. Widziałem takie na palmowych liściach, ale te palmowe liście były jakoś bardzo utwardzone, takie taka jak skóra. No. Takie twarde, można postukać. I nasza pokazywała mi, że to jest mniej więcej około 1200, sprzed 800 lat. To tylko sprzed 400 czy coś. Jeszcze zbierają. Takie jest akcja cała rządu indyjskiego. Więc z jednej strony byli ci filozofowie, ci uczeni o niezwykłej precyzji. Niezwykle subtelne traktaty. Traktaty, jak Leon Cybora nazywał, z granicy pojmowalności. Że już umysł ludzki już nie nadąża. Już nie nadąża. Z granicy pojmowalności, a z drugiej strony ci joginowie, jacyś tam tacy nie mający nic, czasami nadzy, nawet całe życie nago chodzili, w ogóle, żeby nic nie posiadły w jakichś grotach gdzieś tam. Więc to, co w Europie, te szkoły, uniwersytety, to wszystko było, ale na zapleczu były ogromne, z których, jak mówię, przyjeżdżali z wielu odległych, ościennych państw, ale na zapleczu byli ci joginowie, do dziś to jest. Ja idę tak, jak mnie myśl poniesie. Nagle miałem mówić tak. Na przykład na uniwersytecie, na którym mieszkaliśmy w Indiach szereg lat, ja i moja rodzina, przyglądałem się tym uczonym indyjskim, to oni tak, tym profesorom w rozmowach, oni są przyjacielscy, to oni tak na tą kulturę, na tą naukę europejską, to zauważyłem, że tak patrzą z przymrużeniem oka. Niby tak, ale tak nie do końca. Niby tak, ale tak się nie przejmowali nią za bardzo. No takie są dane, takie są tego. Dlaczego taki stosunek? Taki jakiś zupełnie inny świat, inni ludzie, ale dlaczego? Jak pobyłem dłużej, mówili, no India is India. Mówili na przykład na ten uniwersytet benareskim, tam ja mieszkaliśmy, i to dużo lat, moja rodzina 25 lat, to nie było takie liźnięcie. Tak było długo. Ja tak krócej, 7 lat wszystkiego w sumie. Więc oni mówili, bo India jest India. Na przykład, mówi, tu był niedawno jakiś człowiek, jakiś sanyasin, jogin, który tym profesorom tej uczelni pokazał przemianę pierwiastku, że ten można w ten, ten w ten. I on to robił. No i tak ci sobie popatrzyli, bo on poszedł sobie, gdzieś zniknął. No i dlatego oni widzieli różne rzeczy i dlatego te dane nauki europejskie, no tak są, ale to jest takie względne, że obowiązuje do pewnych granic. A w pewnych ktoś może nagle to zupełnie przekraczać i tak dalej. Albo na przykład tam jest pośrodku świątyni, taka wielka świątynia, wysoka jak płac kultury, prawie Vishwanath Mandir, świątynia Shivy. To ogromna, z daleka już ją widać. I mi profesor, jeden indyjski, który ode mnie już potrzebował wiedzy o Rosji, bo był
bo był na filologii rosyjskiej, tego on słabo tą Rosję rozumiał. Jakoś nie mógł. Że Białoruś nad Morzem Białym, coś mu się wszystko. A my Polacy mamy dobre orientacje. I on powiedział tak. Ta świątynia, wie pan z czego jest zbudowana? I ta świątynia jest zbudowana za pieniądze. Taki Saniasin tu przyszedł i stworzył taką dużą bryłę złota. I dał rektorowi. I mówi, ja to wiem od profesora chemii, mojego kolegi, że upamiętnienie tego jest na filarze indyjskim, tam na górze w tej świątyni. Potem moja rodzina, która znała dobrze, tam jest wszystko pisze. No tu jest w tym wieku to się działo. I co oni tak patrzą, znając różne takie rzeczy, patrzą tak z dystansem trochę. No i tak, i Leon Cyboran właśnie filozofię indyjską, jego nową było, że wprowadzić filozofię indyjską na polskie uniwersytety. To było jego pracą, wielką pracą. Pracę uzyskał na ATK, obecny Uniwersytet Wyszyńskiego, Stefana Wyszyńskiego, kardynała Stefana w Warszawie, i na KUL-u. I tam mozolnie od początku, od podstaw, opracowując program, przystosowując ją do nauczał. Chciał zbudować katedry. Był już od tego blisko. Na przykład pisze w jednym liście, że obie uczelnie dopingują mnie z tym, żebym ukończył habilitację i powstaną katedry. A moi uczniowie zajmą miejsce asystentów, adiunktów. I w momencie, kiedy go zabrakło właśnie, ten wypadek się z nim stał, to on akurat był ostatni raz, kiedy go widziano, to był w PWN-ie w Warszawie, w Pastorze Doradztwa Naukowe, i składał do druku tą swoją pracę habilitacyjną. Nie składał, tylko ściślej złożył ofertę, że ją dostarczy, w której zobowiązał się ją dostarczyć, to było 3 czerwca 77, że jesienią dostarczy pełną pracę. To miała być praca na 250 stron, tam na przeliczeniu z arkuszy wydawniczych, i to miała być tytuł jej Joga Klasyczna, Filozofia i Praktyka. Gdyby to się stało, mielibyśmy piękną książkę, wielką. Aha, i on mówił, co ważne, że oparta jest na badaniach oryginalnych tekstów sanskryckich. On właśnie łączył Indie. Celem Cyborana było udostępnić Polsce, poprzez Polskę, przecież jednocześnie Europie, jaki bezpośredni kontakt z myślą indyjską. Bezpośredni kontakt. On mi mówił tak, nieraz przy mnie, nieraz po prostu do mnie, nieraz po prostu tylko przy mnie. Bo grono osób rzucał, że świat zachodu nie ma jeszcze kontaktu z myślą indyjską. Mówi, nie ma już. To jeszcze to, co jest, to jeszcze nie. Nie jest. A mówi, nie ma jeszcze kontaktu z oryginalnymi tekstami sanskryckimi. Jeszcze nie ma. Ani kontaktu z mędrcami indyjskimi. Mówi, nie ma ani tego jeszcze. Niektórzy indylogowie by się sprzeczali wtedy, jak to, przecież mamy to, masz tam, już to wszystko jeszcze nic. I budował ten kontakt na tej jednej płaszczyźnie i na drugiej płaszczyźnie. Naukowy poprzez wprowadzenie filozofii indyjskiej na wydziały filozoficzne, to była rzecz nowa. Tam wcześniej jeszcze był taki ksiądz Franciszek Tokarz, oryginalny ksiądz, który pierwszy w Polsce się habilitował z filozofii indyjskiej, się oryginalny. Kazania mu za to odebrali, ale on mówił, bo w kościele świętej Barbary w Krakowie mówił, już tam przy to którejś, tam w tym wieku filozof indyjski, czy chiński Lao Tse, a indyjski, jak już mówił, dewotki to usłyszały i biskup mu zabrał katę. Naskarżyły te dewotki w Krakowie. Więc on był bardzo oryginalny taki ksiądz i pierwszy tam rozpoczął wykłady na KUL-u, ale on potem umarł i nie zostawił uczniów, Tokarz nie zostawił uczniów i potem Leon Cyboran. No i chciał zbudować ten bezpośredni kontakt. Więc on mówił tak, to już wcześniej, że nauka nie nadąża, po prostu nie nadąża za tym, co się dzieje w świecie, jeśli chodzi tu o filozofię.
Kontakt jest bezpośredni, ludzie jeżdżą coraz bardziej. Filozofia indyjska przychodzi albo w formie sekciarskiej, niewłaściwych formach, albo w formie sekciarskiej, albo w formie biznesowej. I obce, obydwie formy, obce duchowi oryginalnej jogi indyjskiej. Czyli coś się już dzieje, już zachodzi, a nauka nic. Nauka milczy. Nauka jest z tyłu. Nie ma filozofii indyjskiej na uniwersytetach, w ogóle w Europie. Tam gdzieś trochę ktoś coś próbuje, trochę, ale takich wydziałów regularnych, gdzie się tam po raz setny przerabia filozofię niemiecką, tam angielską, tam grecką, tam na po raz tysięczny się robi doktoraty czy coś, a tymczasem się omija wielką, potężną kulturę. Więc wspomniałem, że Leon Cybaron, że filolodzy się zajmują. Tak, zajmują się filolodzy, ale mówi źle, że mówi, oni są niewykształceni filozoficznie, a co gorsza, mówi bez umysłowości filozoficznej. I to im wszystko to jest źle wychodzi. Więc istnieje potężna filozofia indyjska, która oddziałała na Azję we wszystkie strony, a u nas po prostu no jest takie zapotrzebowanie, już konieczność, to już puka do drzwi, żeby nie możemy się oddzielać, no, nie możemy być wyspą. Może to jest i potrzeba, i konieczność, mówię. I potrzeba, i konieczność. Konieczność przekroczenia eurocentryzmu, to się nie da już utrzymać, eurocentryzm, i potrzeba rozszerzenia horyzontów, albo mówił, rozszerzenia kręgu myślenia naszych filozofów. No, muszą to wziąć. Nie wezmą to. Jak się tego nie zrobi, to się wydaje niewyobrażalne. To się zostaje na boku. Dobrze. I to Leon Cybaron budował. Więc budował, robiono u niego prace magisterskie z filozofii indyjskiej. Zaczęto już prace doktorskie robić z filozofii indyjskiej. Ale zawsze na bazie tekstów oryginalnych sanskryckich. Zawsze na bazie pierwszych parę prac magisterskich, jeszcze za krótki okres nauczania sanskrytu on miał. I chciał to rozbudować. Miał powstać dwie katedry. Nie udało się to. Zabrakło mistrza, szkoła się załamała. Nie udało się to. Ale to z jednej strony, prawda? Ten rys naukowy, to go znano jako uczonego. Uczony, nowatorski uczony. Nowatorski uczony, który chciał tą filozofię indyjską do... no czynić ją obecną, żywą. Że można było ją studiować, uczyć się, że przecież... Uniwersytet to ma zadanie objąć jakby wszystko to, co na Ziemi, no, że pomija się taką ogromny dorobek filozofii indyjskiej. Ale tak, no to od strony nauki, uczony, akademik. Ale w Indiach patrzono inaczej, że wielkość Leona Cyborana dla nich polegała na czym innym. Polegała na jego osiągnięciach w wiodze. Osiągnięciach tych na drodze jogi. Oni go wspominali po latach, jak ja tam byłem, że mówią, to był niezwykły człowiek, mówią, obdarzony niezwykłą mądrością. Ściśle obdarzony przez Boga niezwykłą mądrością. Go wspominano po latach. No i dla nich był zdziwieniem wielkim, jak się Leon tam przyjechał, Leon Cyborán przyjechał do Benaresu w roku 65. To był wielkim zdziwieniem, dlatego że w kręgu tych joginów, on przyjechał w ogóle bez pieniędzy, nie miał, mówi, ani dolara, ani jednej rupy w kieszeni, nic. Był bardzo biedny. To były lata 60. w Polsce. Ktoś mi tam pomógł później. I on mówił, że i zdziwili się, bo tak mówili, że Europejczyka ma szlachetną twarz. Europejczyk, a wygląda na jogina. Że coś tu nie, coś tak nie powinno być, coś tu nie pasuje. I
ten krąg z kręgu tego ściśle duchowego, tego, tej ezoterycznej jogi, to się przeplata. W Indiach to się przeplata, bo są zarazem nieraz i uczeni, zarazem joginowie, to się przeplata. Dla nich to było właśnie jakieś zaskoczenie, zdziwienie, a jeszcze dziwne rzeczy, ile on Cyboran mówił. Na przykład w tradycji indyjskiej jest, że tam koniecznie trzeba mieć guru. Ale on Cyboran mówił, że on nie chce mieć żadnego, nie miał żadnego guru, nie ma, jeszcze nie chce mieć. No to już w ogóle jakiś wiatr zna jakieś dziwne rzeczy, zna jakieś tajemne rzeczy, coś dziwne i go przyprowadzono, to taki autorytet jogi był. Wtedy w Benaresie Gopinath Kaviraj, taki był taki wielki, wielki uczony, a zarazem jogin, Gopinath Kaviraj, nie, ma, nie mam zdjęcia. I go przeprowadzono, że jakiś taki pojawił się dziwny, z jakiegoś kraju biały i mówi takie rzeczy, no żeby on, ten autorytet się powiedział. A Gopinath powiedział, że a wielki Bóg jest guru w jego sercu, że on nie potrzebuje guru. Jakby ma tego guru wewnętrznego, że on nie potrzebuje guru. No, może tam dwa razy go przeprowadzili. Więc potem Leon Cyboran dał te adresy różne do kręgu tych joginów indyjskich dał i tam szereg osób między innymi ja skorzystało. Ci, którzy byli z jego uczniami. Wiele osób skorzystało później. Skorzystało. Więc on nawiązywał kontakt, jeździło po prostu, mieszkało. Jakiś kontakt, żeby wejść w relacje, więc nawiązywał kontakt Leon Cyboran z tymi Indiami, jeden taki naukowy i już jak uprawiał naukę, to naukę ściśle, poważnie, wielka uczciwość intelektualna, to do dziś chwalą na przykład. Przecież taki profesor Major jest buddolog, mój kolega w Warszawie. On mówi, że Leon nauczył tej wielkiej uczciwości intelektualnej. Że bez żadnych, żeby nie mąciło poznanie jakieś tam względy takie czy inne, jakiekolwiek inne, pomyć czyste badanie. On podkreślał na przykład to. Muszę powiedzieć jedno słowo, ja uprzedzałem, że ten, ale wjeżdżam za granicę, muszę po prostu być krótko pomyć. Halo? Zosiu, mam nie mogę za 3 godziny. Siostra, coś chciałem. Więc z jednej strony kontakt ściśle naukowy, akademicki, poważny, ścisły, oparty na badaniu tekstów oryginalnych, czyli sanskryckich, żeby nie za pośrednictwem języków, żeby bezpośrednio budować kontakt. I on sam dał taki, jest taka książka, co Biblioteka Klasyków Filozofii wydała, nie? PUN Biblioteka Klasyków Filozofii. Klasyczna joga indyjska, Yoga Sutry. O, to właśnie co pokazuje Adam z tyłu. To właśnie Cyboran przetłumaczył bezpośrednio. To jest podstawowe dzieło jogi. Podstawowe dzieło jogi, klasyczna. Mieliśmy kłopot, jest żeby to wydać. Jest nowe wydanie, gdzieś chyba sprzed 2 lat. Proszę? Jest nowe wydanie. Nowe wydanie, jest. Czerwona obwoluta jest. I to Leon Cyboran mówił właśnie, że mówi, tak mi kiedyś powiedział, to jest mój dar dla Polski. Nie, on troszeczkę inaczej, że to jest za to, że Polska mnie wychowała. Jaki chleb jadłem, taki jadłem. Ale mówi to za to, że Polska. Sam nie potrzebny mógł się delektować czytaniem w oryginale z sanskrytu. Pieniądze za to w ogóle są. W ogóle nie wchodziło w grę. To było tak niewspółmierne, jak te wynagrodzenia, jakby było to 1 do 1000. To, co by zapłacili. Po prostu zrobił to dla Polski. Oryginalny przekład właśnie tego tekstu, podstawowych traktatów jogi. No i chciał, żeby więcej takich powstawało, żeby ten kontakt z kulturą indyjską był taki bardziej nie za na przykład z sanskrytu coś tłumaczono na perski, z perskiego na francuski, z francuskiego na polski. Są takie teksty. Tylko żeby bezpośrednio było. A z drugiej strony bezpośredni kontakt z mistykami, z joginami indyjskimi. I on w ten kontakt zszedł.
Wspominano go właśnie po latach, po wielu latach w Indiach. Właśnie, że jego filozofia Ceborana była równorzędna z filozofią indyjską, jego oryginalna filozofia, ale ujęcie inne. To jest właśnie ta indyjska wolność, że oni wiedzą, że coś można jakieś prawdy duchowe ująć w taki sposób, a można w zupełnie inny sposób ująć. I nie mogą być równorzędne. Myślę, że pod względem poziomu znak równości, mówi, znak równości, ale ujęcie inne. I to. Więc Lon Ceboran, historyk filozofii indyjskiej, dlatego siebie określał jako historyka filozofii indyjskiej i jak było, wysłał taki artykuł na międzynarodowy zjazd tych sanskrytologów, są takie, to wysłał, że zachęca, powiadamia o tej swojej pracy i że zachęca inne uczelnie europejskie, żeby poszły w ślad za nim. To tak samo otworzyły jakieś wydziały z filozofią indyjską, żeby próbowały. Więc w tej skromnej, biednej, nędznej, okaleczonej komunistycznej Polsce nagle mogło coś wykwitnąć, coś, czego nawet w Europie Zachodniej nie miano, nie robiono. Więc tłumacz tekstów jogi klasycznej, jak mówiłem, że przetłumaczył te najgłówniejsze dwa, co kolega pokazywał, Yoga Sutry i komentarz Yoga Bhashya. I zamierzał jeszcze więcej, taki istnieje subkomentarz, taki duży Vivarana, jeszcze dłuższy, bo to w Indiach tak, często komentarze, komentarz, jakiś, nie komentarz, tylko ten, dzieło podstawowe, pisane sutrami, czyli takimi lakoniczne tezy, krótkie, bardzo zwięzłe, potem komentarz większy, ale do tego jeszcze subkomentarz, jeszcze większy, duży. Więc chciałem jeszcze przetłumaczyć takie duże, największe dzieło w ogóle, nawet w Indiach, w sanskrycie, z jogi. To jest Vivarana, Shankary, taki duży, zaczął, nie zdążył. Więc pracował jako po linii czysto akademickiej, takiej, żeby tą filozofię indyjską, systematycznie wszystkie systemy, tam religię, wszystko wykładał, buddyzm, dżinizm, wszystkie te systemy, tam yoga, advaita, mimansa, vedanta, wszystko tam wykładał, metodycznie, bardzo ściśle, spokojnie. A praca nad przekładem tekstów jogi klasycznej, ale oprócz tego miał własną filozofię Ceborana. Był twórczym filozofem. Nie tylko historykiem, wiemy co robi historyk filozofii indyjskiej, tylko był filozofem twórczym. I miał własny system filozofii. Niestety nie zdążył go wydrukować, opracować, miał taką nieusystematyzowaną myśl filozoficzną. Nieusystematyzowaną. W postaci aforyzmów, które tu zebrałem. Nazwał je myśli głupie i niegłupie. To był jego tytuł oryginalny. Dlaczego taki dziwny tytuł? A bo Leon po pierwsze był bardzo skromny, który na przykład tam był taki poeta, jego kolega taki, który napisał tomik z tytułem Trudny dar. Może czytelniku Trudny dar, takie coś. Ale on napisał myśli głupie i nie głupie. Więc to nam czytał szereg razy, albo mówił z pamięci. Ale zostały takie rękopisy i maszynopisy rozsiane, przyjaciołom dawał. Ja on to wszystko zrobi, że on to wszystko ten. Ja potem je zebrałem wszystkie i opracowałem w takim tomie. Dałem opracowanie do życiorys, jego wstęp odpowiedni i tak dalej. Tu jest taka myśl filozoficzna, ale nieregularna. Nieregularna, nieusystematyzowana, ale bardzo refleksyjna. Więc Leon Ceboran był z jednej strony nowatorskim uczonym, który wprowadzał nowy kierunek na nasze uniwersytety i zachęcał innych z zachodniej Europy, żeby robili to samo. Jest taki jego philosophical sanskryt, zna pan? Philosophical sanskryt, taki sanskryt filozoficzny, taki artykuł, w którym zachęca właśnie innych i nawet miał plan bardzo dalekosiężny,
żeby utworzyć w Indiach Międzynarodową Akademię Filozofii Indyjskiej. Międzynarodową, w Indiach. Pod patronatem UNESCO. Nawet podał miejsca, gdzie by to ewentualnie, nie wiem dlaczego, podał jakieś miejsca, gdzie by to mogło być w Indiach, czy jakieś szczególne miejsca. Cztery wymienia. I zaraz, tutaj jest ten, ja to dobrze, że może wziąłem, bo tu jest, jest taki bardzo wielki plan, taki zbudowania takiej akademii, może taka akademia by sobie mogła istnieć nawet tysiące lat. Pisze tak, na końcu tego artykułu. Byłoby przetłumaczone już na polski. To wydaliśmy w studiach indologicznych w Warszawie. Cyborem pisze. Byłoby również dobrą rzeczą założenie Międzynarodowej Akademii Filozofii Indyjskiej w Indiach. Być może pod patronatem UNESCO, a także poparte przez jakieś fundacje, gdzie poważni uczeni mogliby kontaktować się ze sobą dla wymiany swej specjalistycznej wiedzy, dla badań nad manuskryptami, ich edycji oraz dla kształcenia studentów z różnych krajów. Idealnym miejscem na taką akademię byłaby według mnie starożytna Magadha. Magadha to ten rejon, dzisiejszy Bihar, pod Himalajami, pod Nepalem, nie poniżej. Magadha lub Himalaje, albo też Indie Południowe, czy to w stanie Madras, czy w stanie Mysur. Jak w czasach, i pisze, jak w czasach starożytnych Grecy, w wyniku swojego kontaktu ze wschodem, z Aleksandrem zeszli na wschód, ci filozofowie tam szli, prawda? Z wojskami Aleksandra szli też filozofowie do Indii, tam zapiski ich są do dziś. Więc jak w czasach starożytnych Grecy w wyniku swojego kontaktu ze wschodem założyli Akademię Aleksandryjską, tak teraz zachodzi potrzeba założenia takiej akademii w Indiach. Taki śmiały, nowatorski, nagle z biednej Polski gdzieś plan. Wierzę, że akademia ta nie tylko pomogłaby odkryć na nowo głębię myśli indyjskiej, ale byłaby w przyszłości również źródłem nowych idei filozoficznych, służących mądrości i dobru ludzkości, przyszłej ludzkości, wolnej i o szerokich horyzontach. Ludzkości wolnej i o szerokich horyzontach. Taka akademia w swojej atmosferze i funkcjonowaniu byłaby czymś innym od wielu istniejących instytucji, tradycyjnych uniwersytetów, współczesnych autorytatywnych ashram i rozreklamowanego Auroville. Znacie Państwo Auroville, nie? Co to było? To miasto przyszłości na południowych Indiach. Tak miało być. Opartego na materialnym i duchowym niewolnictwie przypominającym europejskie organizacje klasztorne. Czy przejechał po wszystkich, przypominających europejskie organizacje klasztory. Nie ma tu jednak miejsca na wykładanie tej idei w szczegółach. Więc od strony naukowej to Leon takie, tylko błysk dałem, takie miał szerokie plany. Omówił, że jaki jest błąd często w chrześcijaństwie to było, potem w tych tam, gdzie te totalitaryzmy, że można wyróżniać trzy poziomy tych na gruncie filozofii, czy w zakonach, jak on mówił, niby tych oddanych. Poziom życia takiego, niższa sfera życia, poziom porządku intelektualnego i poziom ten duchowy. Ja mówię, że błąd robiono taki, że na najniższym poziomie niewola. Wszyscy mają ściśle określone, co mają robić, jak chodzić, bo Cybora też był w zakonie jakiś czas, krótko, a wystąpił. I mówi, jak mają chodzić, przepisy, po prostu musztrowanie człowieka, tamowanie wolnych, normalnych odruchów. Mówi, to jest szkodliwe. W tej sferze, to w tej sferze najniższej. Przepis, jak chodzić, jak głowę trzymać, jak szatę, jak tego, to jest w ogóle, tylko hamuje osobowość. Tłumi, hamuje naturę. Na najwyższy poziom, ten duchowy, też ściśle, czy się tam wątpliwość nie wkradła, jakaś doktryna, czy no jak w komunizmie było, trzeba było samokrytykę składać, czy coś, że tu. Więc on mówił tak, na najniższym poziomie wolność, na tym najwyższym też wolność, niech sobie każdy wierzy, co chce. Natomiast na poziom środkowy,
tej wiedzy mówi, o tu musiałaby być dyscyplina, tu wielka dyscyplina. To jeżeli mamy coś wypracować dla ludzkości, dla świata, mówi, to tu musi już być wielka dyscyplina. A poza tym wolność. Ale tu, bo on Leon Cyboran bardzo był takim, prawda dla niego była na pierwszym miejscu, prawda. Także miał to, co uczeni go do dziś chwalą, na przykład Maciej Zięba z Kulu, na przykład z Indologii Warszawskiej, Marek Mejo, że wielka uczciwość intelektualna, wielka uczciwość, że był dla nich takim przykładem, wzorem. On mówi, że nie ma, nie wynika. Na przykład pamiętam, na jakimś wykładzie on mówił buddyzm, Budda. Mówi, nie ma dowodów naukowych, że Budda istniał w ogóle. Mówi, nie ma takich. Nie istnieją. Mówi, ja myślę, że był. On mówi, po sztuce, sądząc po sztuce, on tak mówił, ale on na przykład dowodów naukowych nie ma, więc on wielka uczciwość intelektualna, czy coś. I tu wielka ścisłość, wielka precyzja. Że to jest ważne. A kładziono nacisk na no, pilnowanie, czy się ktoś doktrynalnie nie odchyla, albo co robi na co dzień. Są w tej akademii, że więc wolność, swoboda, tak sobie wyobrażał, taką wizję akademii staczą, a o wielkiej precyzji i wielkiej dyscyplinie umysłu. Więc tak. Czy czegoś brakuje, jeżeli zarysowałem postać Leona Cyborana, więc jako akademika chciałem zarysować i to, że i w jakim kierunku pracował. Ale dla Hindusów z kręgu joginów było co innego dla nich ważne. Ważne były jego zaangażowanie w ścieżkę duchową, jego postęp na tej drodze. To było dla nich najważniejsze i to podkreślano. Że to nie był intelektualista, bo tylko intelektualista, bo Leon Cyboran mówił tak czterech razy, mówi, cenią mnie za to, co ja w sobie najmniej cenię. Intelekt. Cenią mnie za to, co ja w sobie najmniej cenię. No to co on cenił w takim razie? Charakter. Najwięcej cenił charakter. Dużo bardziej niż intelekt. Oczywiście był niezwykle inteligentny, uczył innych. Jakieś trudne, miałem problemy, ile razy się zwracałem do niego, nie mogę zrozumieć tego. No, bardzo szybko to rozwiązywał. Czy nawet wcześniej, jako student znałem człowieka, miałem takiego znajomego, który z nim był, bo Leon Cyboran z innymi szkołę ekonomiczną skończył. Więc on bardzo był na ziemi też osadzony, znał. I potem pracował w tej ekonomii. No to on mi mówił, że ten z tych studiów ekonomicznych, mówi, no na niego to nie było zadania, żeby nie mógł rozwiązać. Na niego nie było zadania. Więc mimo tej wielkiej inteligencji, on mówi, że ja to w sobie mówi, najmniej cenię. Cenią mnie za to, ja to w sobie najmniej cenię. Cenił ludzi za charakter bardzo. No bardzo prosty, linijny, naturalny bardzo. Jak go pierwszy raz widziałem na wykładzie, przyszedłem, to patrzę, stoi taki facet, niezwykle skromnie ubrany, w takim podkoszulku, ja miałem taki, coś najmarniejszy, jakie tam były, to było ciepło i patrzę, że podeszła, bo jedna odchodziła tak trochę, a druga to całkiem w ogóle. Ale właśnie zaraz ja i kolega jakiś zwrócił, mówi, on ma wielkie panowanie nad tematem, mówi, olbrzymie panowanie nad tematem. Że wielka ścisłość, wielka precyzja, ale on rozróżniał. Tak jak podkreślałem ci jego uczniowie, teraz mają stanowiska profesorów. Tam, gdzie trzeba, był bardzo ścisły, bardzo precyzyjny. A gdzie nie trzeba, nagle bardzo normalny. Już na przerwie wesoły. Już kolega. Już wesoły kolega. Ale potem cała powaga, poważnie ścisły. A na przerwie już kolega mu nieźle nie wyszło. Coś tego. A tu z całą powagą. Więc tam, gdzie trzeba, bardzo poważny. Tak. Gdzie nie trzeba już. On mówi, że bo w tych myślach, jak jest, to właśnie jedna z jego myśli jest, cóż warte życie bez uśmiechu, jak się zaczyna. Cóż warte życie bez uśmiechu, bardzo wesołym człowiekiem. Pamiętam, kiedy z nim szedłem gdzieś do kogoś śliśmy. I on już miał zadzwonić się, odchodził, bo przedtem coś bardzo wesołego opowiadał, muszę się wyśmiać, mówi. No bo głupio byłoby, jakby ktoś otworzył. I jeszcze raz wracam, no nie mogę raz, muszę się wyśmiać. Że nie, dopiero odczekał. Coś takiego zabawnego bardzo opowiada. Jakieś przeważnie żywe historie o żywych ludziach. Więc jest taki jego... zaczyna się...
chcę rozmawiać z człowiekiem nie z twarzą i słowami. Bardzo w kontakt chodzi. Bardzo w kontakt. Chcę rozmawiać z człowiekiem nie z twarzą i słowami. Z tego twarz z twarzą się spotyka, słowa ze słowami, a człowiek z człowiekiem spotkać się nie może. Otwarta łupino orzecha, przegrodo duszy. Bardzo cenił sobie kontakt. Bardzo cenił sobie kontakt. Nieraz, jak był śledzony przez te UB, przez te władze, to oni nie mogli dojść, bo on miał szereg przyjaciół nieraz, z którym po prostu związek uczuciowy, mimo swojego wspaniałego intelektu, myśli, wchodził w relacje uczuciowe duże. I oni nie mogli wiedzieć, dlaczego ta osoba jest ważna. Po prostu nie była ważna. W ogóle. Nawet trochę infantylna nieraz. Ale przez kontakt uczuciowy. No, jakąś serdeczną przyjaźń czy coś. Dlaczego on chodzi do tej osoby? Dlaczego coś, że coś tu ukrytego może coś? Nie wiem. Kontakt uczuciowy. Więc cóż warte życie bez uśmiechu? Taka Force 1 przeczytam. Cóż wart wieczór bez kobiety? Cóż warta kobieta bez biustu? Cóż warte pieszczoty bez uczucia? Cóż warta wiedza bez mądrości? Cóż byłaby warta mądrość bez szczęścia? Niczym i nikim nie chcę być. Chcę jednak robić coś i być sobą. Nie zatracaj siebie, to rozproszenie. Zatracisz wraz z sobą innych, rozproszysz siebie i rozproszysz drugich. Leon Cyboran bardzo namawiał wszystkich do aktywności, do pracy, skupienia. Był bardzo energicznym człowiekiem i wewnętrznie bardzo, niby rozgadwiacz, ale wewnętrznie bardzo zdyscyplinowanym. Wewnętrznie bardzo zdyscyplinowanym. I tu właśnie widzę sporo ludzi młodych też, to taka jeden jego aforyzm. W młodości szturmuje się niebiosa albo stacza do rynsztoka. Harmonia, równowaga przychodzą później. Harmonia, równowaga przychodzą później. Albo... A, to do mnie mówił to jeden. Uczył mnie psychologii, na przykład swojego systemu i tak dalej, no to jak kilka lat tego, a na końcu tak stanął i mówi, co psychologia może dać człowiekowi doświadczonemu przez życie, no co? Ja mówię, miałem wtedy 20 parę lat, a on mówi, nic nie może dać, nic. To on mówił a propos tego, że ja tu dałem przypis. Leon Cyboran studiował psychologię i pracował nad jej nową teorią. Jednak przeciwstawiał się traktowaniu człowieka przez naukę jako niezdolnego do samopoznania i refleksji. Teraz co psychologowie tak z człowieka głupiego robią? Że on nic nie wie o sobie, dopiero psychologu powie. No nic nie wiemy, dopiero nam powie. Któremu prawdę o życiu i o nim samym odsłoni dopiero psychologii. Podkreślał wartość intuicji, introspekcji i doświadczenia. Wierzył w mądrość, której uczy jego sformułowanie żywa księga życia. Tego nic nie zastąpi. Wierzył w mądrość, której uczy żywa księga życia. A tu jeszcze takie i on bardzo namawiał, to mi jeszcze podkreśliła jego siostrzenica, teraz z nią rozmawiałem przez Skype, że on miał odczyt tak joga wolna wola. W Wrocławiu. Leon Cyboran urodził się w Krakowie, jako maturę robił we Wrocławiu, potem okres wrocławski, studia, a na końcu w Warszawie. Nie lubił Warszawy, źle ją oceniał. Źle ją oceniał, mówił, że Warszawa mnie tylko zniszczy i opluje. Tak mi wprost powiedział, no, że to zniszczy i opluje. O samodyscyplinie i właśnie to młodzież mówi, że to można było sformułować tak, jedno, kto się nie nauczył, znaczy jego słowa tylko może być jedno słowo, coś, kto się nie nauczył samodyscypliny, tego nauczy jej bić życia. Na siłę życie przymusi. Albo kto się, to może być, kto nie wypracował, ona podkreślała raczej mi ta jego siostrzenica, że on mówi, samodyscyplina nie jest coś, co się dowiemy, nauczymy, tylko trzeba to twardo w sobie wypracować. Więc kto nie wypracował w sobie samodyscypliny, tego nauczy i bić życia, życzę dawkości.
I to mi było, no oczywiście, jakiejś młodzieży właśnie, bo to było się związało z tym, że on mówił, że dyscyplina, samodyscyplina, dyscyplina może być narzeczona z zewnątrz. Z zewnątrz, przez innych. Ale to jest z zewnątrz. A dopiero samodyscyplina jest przejawem wolnej woli. Samodyscyplina. Na niej się opiera również joga. Na samodyscyplinie. To jest dopiero wyraz wolnej woli człowieka. Samodyscyplina. No i namawiał do tego. No tak w ogóle ludzi do pracy, do energii, do sukcesu, do osiągnięcia czegoś. Każdy w swojej sferze, każdy w swojej dziedzinie. No to mniej więcej tyle. Taki rys dałem. A teraz, jeżeli jakieś pytania czy coś, to? Nie, to ja po prostu, żeby... Taki rys dałem, ja mogłem to zupełnie inaczej. To tak jak mi wyszło, mogłem zupełnie inaczej po linii czysto naukowej, ale to byłoby, nie byłoby żywego człowieka. To nie byłoby żywego człowieka. Jak ktoś ma jakąkolwiek uwagę, wątpliwość, pytania... Tak, ciekawe może ktoś komuś coś zaciekawiło, czy coś. A to już może opowiedz tak bardziej o Tyboranie takim, jakim był na co dzień, czyli na przykład, czy pali, czy przeklina, czy... A też mi zadawali takie pytania. No właśnie, czy był kogniciarzem, czy takie sprawy. Dobrze. Dobrze, żywy, a to zupełnie inaczej. To znaczy tak. To był człowiek, Cybora był człowiek, to zauważyli wtedy inni, że mówili, z jednej strony bardzo silny, o wielkiej jakiejś mocy wewnętrznej, a z drugiej strony bardzo subtelny. Tak po jego wykładzie nieraz ktoś wyszedł i z tych już starszych wtedy mówili, aha, subtelność plus siła. Że to było jednocześnie, wielka jakaś siła, wielkie osadzenie w sobie, wielka siła, a z drugiej strony wielka subtelność. I tą subtelność różnie on, to się przejawiało. Na przykład on się potrafił ulitować nad kimś w ogóle nie... Na przykład kiedyś na jakiś bazarek wyszliśmy coś tam kupić. Ja patrząc tak szybko się kręci. Nagle ciach do jakiejś taka babuleńka. To były lata 70, jeszcze jakieś koniki, coś tam. I ona sprzedawała kiełbasy. Jakiś miał taki krążek kiełbasy, nic więcej. A patrząc, kupuję. Kupuję. Się dziwię, kupuję. No i wziął tę kiełbasę, zapakował i poszedł do domu. Poszliśmy do domu. I u niego się wiele osób przejawiało, więc jak on wie, akurat ja miałem i nie mieli inne doświadczenia, mogli mieć inne. I on mówi, jesz mięso? Ja mówię, nie jem. Ale on jest z tobą, to zjem. A patrzę, on wziął tą kiełbasę, przygotował, zjadłem. Ja się coś źle poczułem, bo już miałem oczyszczony organizm. On to zauważył, potem mówi, co, połowa energii znikła, co? Ja hatha jogę ćwiczyłem i tak dalej. Połowa energii znikła. A ja mówię, no tak. A on to dlaczego zrobił? Wiele nie komentował, prawie nic nie komentował. Szybko wyczuł smutek tej kobiety. Ona chciała sprzedać, nie chciał kupić. Po prostu, żeby ona cośkolwiek zarobiła. I takie inne przypadki. Taka koleżanka mi mówiła, na przykład jedna malarka, że szedł z nią i gdzieś ona mówiła, strasznie smutna, kompletnie bez pieniędzy. Tak. On nagle patrzy, że 1000 złotych. To ty znalazłaś, to ty. Mówi, bierz. A mówię, ja potem się domyślałam, to on to podrzucił. Mówi, on to podrzucił. Ona miała wątpliwość, nie, ja nie mogę. Nie, no przecież to leżało, patrz, to ty znalazłaś. I tak dalej. Czy gdzieś tam jakiś człowiek, który wśród kolegów, który nie miał gdzie spać, coś, on go brał do siebie, gdzieś tam mu rozkładał coś. Także on miał taką wielką wrażliwość i jednocześnie wielką jakąś taką siłę wewnętrzną. Bardzo skrystalizowane poglądy. Czy palił? Palił i tak nie palił. Palił, nie palił. I o sam opowiadał kiedyś, jak los, on tak lubił pokazywać, jak nas los z nas drwi albo coś. I on mówi, że kiedyś w takim lesie wskoczył na taki głaz narzutowy, jako dorosły mężczyzna. On mówi, podniosłem rękę i krzyknąłem, już w życiu więcej nie zapalę papierosa. A on mówi, a to nagle słyszę,
O, nie wiadomo, nie wiadomo. Zobaczymy, zobaczymy. On mówi, coś skrzac, czy co? On mówi, patrzy, a tam z jakiegoś głazu jakiś malutki staruszek wychodzi, którego on nie widział. I bo ja to 30 lat, mówi, nie paliłem i zacząłem palić. I on faktycznie, bo te po szeregu latach niepalenia w ten pal, więc on pokazywał, jak życie drwi z człowieka, że nagle pokazuje całkiem coś, no to życie jest przebogate, nagle drwi. Co? Czy, co pytałeś? Czy miał kobiety? A, to już były historie. On mówił, proszę Państwa, co to? Mówią rzeczy niesłychane, że ja miałem 4 kobiety naraz. To w ogóle nieprawda, były tylko 3. Ale potem Jasiu, jedna była platoniczna, zakochana, przychodziła sprzątać, mówi, a 2 faktycznie były, to je poznałem ze sobą. Mówi, że... Bo był bardzo uczciwy, że wszystko powie, prawda dla niego była ważna. Prawda, więc kobiety, czy mówi, jechałem z Indii na coś tam przy mnie, a ty Lon, to taka starsza pani, ty Lon, to miałeś tych kobiet. On mówi, ale ładne babki przyprowadzałem, prawda? Mówi, ładne. Mówi, ale ciociu, bo będzie ciociu, mówi, ładne. Mówi, ale no jak jechałem do Indii, na statku do Indii, nie było co robić, to robiłem, napisałem ile. Liczył te kobiety, liczył. Ja nie wiem, czy potrzebnie takie rzeczy mówię. Ale potem mówi, proszę Państwa, to dane już nieaktualne. A to na wesoło, ale mówił, że przeżył, on był bardzo uczciwy w tym wszystkim, co mówił. I mówił, że przeżył 3 etapy w życiu. Kiedy żył z jedną kobietą, kiedy miał wiele kobiet i kiedy absolutnie, jako dorosły mężczyzna, żyłem, mówi, w czystości, dla jąki i tak dalej. Także wszystkie warianty możliwe. Przeżył. Bardzo młodo umarł. Co się stało? 49 lat, no. Co się wydarzyło? Tak, no właśnie. Jeszcze się, coś sobie, uśmiecham się, bo sobie przypomniałem o tych kobietach, co się zabawne. Bo on uważał, że to nie są, że mógł mówić, że nie, to nie są rzeczy intymne. Jak niektórzy są najbardziej intymne. Że intymne to są te prawdziwie duchowe. On mówi, że to jest dopiero są intymne. To mi nawet te kobiety, że on mówi, to są dopiero prawdziwe, takie wewnętrzne, które nie można przekazać, powiedzieć. Trudno byłoby to on. Tak mi jedna kobieta tam mówiła. Właśnie ta z tym 1000 złotych mówi, że on uważał, że prawdziwe intymne to zupełnie nie. A co się stało? Więc tak. Leon Cyboran miał od młodych lat konflikt z władzą. Silny. Od młodych lat silny. To już wtedy jeszcze to, prawda, patrzono bardzo i w ogóle za całej komuny, szczególnie za czasów. Po rodzinie, tak, ojciec był w Legionach Piłsudskiego, w AK, siostra starsza była w AK, on nie był, bo był chłopakiem w czasie wojny, za młody. I to już. Potem, no więc z tradycji, z racji tradycji rodzinnej, no i na pewno przecież własnego wyboru, on ustawał się kontra tej władzy. To wtedy to były czasy jakieś, ja nie pamiętam, przecież byłem dużo młodszy, że on mówił, że to do tego stopnia, że jak gdzieś tam mówił, był na jakimś weselu z ojcem, i coś tam siedzieli ludzie przy stole, on mówił, a teraz, ale on powiedział, a jako młody, czy jest to tam iluśletni, a ja teraz opowiem kawał amerykański. On był bardzo wesoły dość. On jakiś potężny ubek wyskoczył i zaczął ostro z nim, że jaki amerykański tutaj będzie, tu nie będzie amerykański. No i on mówi, że mówi, szybko doszło do jakiegoś tego, że się chwycili, i on mówi, no on się śmiał z tych filmów, co tak tyle ciosów sobie zadają. On mówi, co to jest? To jest jakaś lipa. Ja uderzyłem raz, mówi, to facet padał. Ja mówię, nie wiem co to. Mówi. I mówi tego ubeka raz, a mówi, to był olbrzym, musiałem 2 razy. I upadł. Już wtedy. No i tam się musieli jakoś wynieść.
I on potem się starał o, jak nazywano polską ambasadę w Indiach, on chciał być attaché kulturalnym, bardzo mu zależało na bycie w ogóle w Indiach. I mówił, że zauważył, że jak tak, jakieś rozmowy kwalifikacyjne, angielski, dobrze, wszystko dobrze wyszedł, ale potem z takim kacykiem partyjnym była rozmowa, z kacykiem partyjnym, on zauważył, że jego teczka już jest taka gruba. Mówi, on miał wtedy 28 lat, a on zauważyłem, że przyniesiono moją teczkę, już była taka gruba. No i tam go zapytał kacyk, jaką działalnością społeczną się pan może wykazać. No to on odpowiedział, gram w reprezentacji miasta Wrocławia w szachy. Więc czy przynależność jakaś ZNS-y, jakiejś partii, więc tam odpadł. Ale miał cały czas ten, potem w Warszawie marcowe te, jak były, też podpuszcza studentów do walki. Ja go w tym czasie nie znałem, oczywiście byłem za młody jeszcze, ale później i cały czas były naciski na niego. On uciekał, jakiś okres czasu się ukrywał, był za nim list gończy. Tam do Gomułki był taki wykaz tych osób, które tam tego, ja widziałem ten wykaz, tam siostra właśnie ta, co do mnie teczkę później wyjęła. On się ukrywał. Mnóstwo propozycji mu dawali ze strony tych władz. Propozycje, żeby pracował dla nich. A to, żeby siatkę założył w Stanach Zjednoczonych, że mu dadzą pieniądze, ludzi, wszystko, poparcie tam ciche tego, wszystko. On wszystkiemu odmawiał, żeby z jogi, parapsychologia, przecież to bardzo się interesowano, obydwa systemy i na Zachodzie i u nas, że te tajniki parapsychologii, żeby pod tym względem pracował, to wielu osobom opowiadał, to nie tylko mnie, ale wielu, jak spotykałem po latach, to mówił ci Leon, jak od niego chcieli współpracy pod tym względem i wojskowość i jakieś tajne służby, cały czas chciały, on im odmawiał, cały czas odmawiał, różne mu obiecywali rzeczy, pracę w różnych tam instytutach, wszystkie przeszkody, co mu robiono. Nie miał meldunku w Warszawie, mimo że tam pracował. Nie miał mieszkania. Jak miał meldunku, to nie musiał zapisać na mieszkanie. Nic. Doktora takim stylku mieszkania. Doktora mu bodajże przeciągał. Może obronę doktoratu miał przeciągnąć. Tak. On musiał uciec. Tak. Obrony doktoratu. To nie chcieli go bardzo dopuścić. Ja nawet podejrzewam ten wypadek, co się stało, miał się habilitować. Się śmiał, że nie chcieli dopuścić, żeby on miał katedrę, żeby coś tak. A te kanikulu wylądowało, dlatego że go bywali z mu takie warunki, że on po prostu. Tak. Takie warunki. A i tak go wcześniej Służkiewicz długo bronił. Prawda? Bronił bardzo. Konkretnie to o nim mówił, że mu mówiono tak. Bo widzi pan, ja w tym artykule tu napisałem, że ludzkość kiedyś, to były tajne różne służby. Ludzkość kiedyś znała różne takie tajniki, takie ciekawe moce, takie możliwości. Ale gdzieś się zagubiła. A pan to tak ładnie umie wydobywać. Pan tak to ładnie umie wydobywać, żeby dla nich pracował. Ale on nie, cały czas, że nie. Na końcu mówił, że mu proponowano, że wszystko już mu dadzą. Już mu tam to, w takim instytucie będzie pracował, gdzieś tam nad morzem, wszystkie możliwości. A mi opowiadał, że naciska pan guziczek, wchodzi naga dziewczynka. A my, ja jestem żona, przepraszamy. Żoną, to może być. A on mówi, ale nad morzem będzie pan miał, a ja lubię w górę. Się droczył się. A może być w górach. Może być w górach. I on nie. I on mówił, że mówi, no, tym razem to już mi nie darują. Mówi, za dużo mi tajemnic naopowiadali. Tym razem to już nie darują. I się spodziewał czegoś. Spodziewał się jakiegoś uderzenia, że mówi, coś się z nim stanie. No i się stało. Oficjalnie to był wypadek. Oficjalnie to był wypadek samochodowy. Przedstawiono trupa, które 3/4 osób, które go blisko znały, powiedziały, że to nie jest Leon Cyboran. Coś podobnego zrobionego, ale to nie jest Leon Cyboran. Pochowano.
pochowano. On się spodziewał czegoś takiego, jak mówiłem, że się coś z nim stanie, nawet tak mówił. Był taki jego los. I no i później, później siostra Leona Cyborena, IPN, wskutek jej IPN wszczął różne badania i porównywanie zdjęć, zdjęcia oryginalnego ze zdjęciem tego trupa. No jeden ze studentów, magistrant Leona Cyborena, zrobił zdjęcia trupa, którego przedstawiono w stosnicy, jeszcze takiego rozebranego. I potem ci IPN do swoich specjalistów, oni powiedzieli, te dwie osoby nie mają z sobą nic wspólnego. Takie orzeczenie, że to nie jest żaden Leon Cybora, ten co leży w grobie. Więc jest zagadka, co się stało. Jest taka wielka zagadka. Orzeczenie było profesora antropologii, absolutnie nie, nie, że jakieś tam coś, że może, że coś podobnego, mówi, że absolutnie nie. Jednoznacznie było. Że to nie jest to, że osoba pochowana nie jest Leonem Cyboranem. Więc takie się coś stało. A co pod tym było? Wielu ludzi. To nie tylko on, wiele osób wtedy znikało, ginęło. Prawda? To znamy z różnych z prasy, z tych, że wiele bardzo osób. Więc to była, jest pewna tajemnica zaginięcia jego. Ale to on jeden z aforyzmów, on to pisze. Intuicyjnie, bo jak, że ja mówiłem, że on, że cenią mnie za to, co ja najmniej sobie cenię intelekt. No to jaka poznawczo tak to mówi, że intuicja, że bez, że intelekt wtórnie dopiero obrabia, że musi poprzedzać intuicja. Intuicja musi poprzedzać jakieś badania. On mówi, że bez intuicji nie będzie nic. On mówi, nawet historykiem nie można być bez intuicji. On mówił, że to bardzo blado wyjdzie, te zestawianie w ogóle. To było żywe życie, burzliwe, co się działo, napięcia. Że mówi, bez intuicji, co to, o co to chodziło. Więc on, taki aforyzm napisał, więc intuicja. I miał taką intuicję. Gdzie to jest? O mężczyźnie, o kobiecie. Jestem silny. O miłości. Nie wiem, dlaczego to tak zatytułował o miłości. Otóż o miłości, o mężczyźnie, o kobiecie, różne są aforyzmy. Jestem silny. Moją piętą achillesową jest miłość. No wiem, że taka wrażliwość, połączenie jedno z drugą. Nie chcę ujść przeznaczeniu. Będę trafiony. 12 lat, 65 rok, 12 lat przed tym wypadkiem. Nie chcę ujść przeznaczeniu. Będę trafiony. Więc... On tu jasno przeczuwał. W Indiach też mówili, że ostrzegali go, że w Polsce mu grozi niebezpieczeństwo. A że chcieli go zatrzymać, żeby nie wracał, że to, że w Polsce mu grozi niebezpieczeństwo. Ale on taki był, takim... Ale to działo się w Indiach, czy... Nie, w Polsce. Zamiodowej, wychodził z polskiego wydawnictwa naukowego. Tak, z tego wyszedł, tam go ostatni raz widziano, tak, nie tylko widziano, on złożył ofertę wydania habilitacji do druku. Złożył, kiedy zobowiązał się termin, jaki podał, wyszedł z datą tego dnia. Jeszcze go nie widzieli. Niby po dwóch dniach zmarł w szpitalu, czy tam po czterech. Popółek tak. Dopiero był chyba po dwóch trzech tygodniach, coś tam. Tak. Zniekształcone ciało, już takie zniekształcone. Ale to było wtedy bardzo niebezpieczne czasy. Ludzie ginęli, przecież nie tylko Popiełuszko i inni. I jego siostra mieli jakiegoś znanego ubeka zaprzyjaźnionego. Jego pytali. On im powiedział, jeden trup w rodzinie wystarczy, nie grzebcie w tym. Może nic nie pomożecie, nic nie zrobicie, a może się coś stać jeszcze. No, w takim poradzie. Jakaś szczególna uroda, miał jakieś więcej krwi gdzieś tam, powiedzmy, gdzie się urodził? Nie się urodził. Zawsze. W Krakowie. W Krakowie. Już nie przesadzaj. W Krakowie na ulicy Dobrego Pasterna. W
Krakowie i on Kraków zawsze bardzo dobrze. No, urodę jakaś taka. Ja to wiem, rozumiem. Na ulicy, on się utożsamiał z Krakowem jakby do końca. Napisał gdzieś taki, ja Wawel Kraków. Jakiś jest. On był, nazywał siebie, był bardzo patriotyczny, ale w szerokim tle. Jak to rozumieć? On już jest obywatelem świata, a czasami nawet wszechświata. Obywatelem wszechświata, ale zawsze od strony politycznej, dobrze się zna na polityce, to zawsze od strony polskiej. Szereg historii dobrze znał, się na przykład interesowałem historią, bo pytam różne momenty historyczne w danej historii Polski. To mówił, że to byłoby lepiej, jakby takie posunięcie było lepiej, jakby byłoby takie albo takie. Że bardzo to... Znał, że tajniki, znał tajniki wielu rzeczy. Tajniki historyczne, tajniki mistyczne, naukowe, historyczne. Teraz sobie przypominam, rzeczy nieznane w ogóle jakimiś dziwnymi kanałami. Bardzo wiele tajników takich, których ja znam. Nieuniknione. Tak. Przed o Dzierżyńskim mówią. Mówił, że potem w dobrym porozumieniu z Piłsudskim. Że ten cud nad Wisłą to był wspólnie coś zrobione tam od tyłu. No, takie nieoczekiwane różne. I inne jeszcze dawniejsze czasy. On mówił, że między Polską i Indiami jest jakieś coś, jest jakaś dziwna więź. To znaczy nie mówił, o, to jeszcze na koniec podkreślę. A ktoś jeszcze miał pytanie, żeby to wszystko, co wiem, o ile wiem. Mówi, że jest jakiś dziwny związek. Jakiś dziwny związek. I on tak kilka razy do mnie, tu coś jest, mówi, jakiś związek, jakiś podskórny, jakiś taki. No tam należymy do jednej grupy języków indoeuropejskich, jest szereg słów podobnych, bardzo podobnych. Ja nie wiedziałem, dopiero jak przychodził w Indiach nauczyciel sanskrytu do moich dzieci, to z naszej mowy polskiej on wyłapywali ci nauczyciele nieraz, że to słowo. Jeszcze bliższy jest podobno litewski. Litewski jest podobno najbliższy. Na przykład suchy, suchocki ja się nazywam suchy i mówi, że to w bengalskim znaczy drew suchy. Czy te liczebniki, tatuś słowo, tato dzieci się zwracały, to też, że to jest jedno na ojca. Słów. A takie no to ten Budda, toż to przebudzony, to wiemy, prawda, że Budda to znaczyło przebudzony, znaczy budzić się, budzik. Liczebniki bardzo... No to tu jest ten związek tych języków indoeuropejskich, ale on mówił coś innego. Jest jakiś związek między Polską i Indiami. Coś tu jest. Ale co ciekawe, jeszcze powiem, był taki facet, to już nieodrolne, był już taki facet, który to zauważył, się nazywał Skorochut Majewski. Kto to był Skorochut Majewski? Był to Polak, taki polski szlachcic, poliglota, językoznawca, który w zeszłym roku był obchody jego 200-lecie. Skorochut Majewski w Warszawie wydał pierwszy podręcznik do sanskrytu. On znał wiele języków, turecki i tak dalej. I pierwszy podręcznik, potem przetłumaczył coś z sanskrytu, to było pierwsze, kiedy jeszcze statkami żaglowymi naokoło Afryki te teksty przewożono, gdzie do Berlina jeździł kopiować. I Skorochut Majewski pisał tak, napisał taką książkę i latał w kontuszu, podkreślał tą polskość po Warszawie, Skorochut Majewski. I on szereg pozycji wydał książkowych, ale właśnie mówi, że im dłużej to badam, te teksty indyjskie, tym więcej widzę podobieństw między Polską a Indiami. Już ten Skorochut Majewski w roku 1816. Później jeszcze lepiej poprawił tą swoją gramatykę. To była pierwsza gramatyka sanskrycka dla Polaków. Więc on mówi, im dłużej badam, tym widzę więcej podobieństw, tym jestem pewniejszy. Jakie podobieństwa? Mówi, na gruncie języka, na gruncie obyczajów, i na gruncie starych polskich obyczajów, i na gruncie dawnej przedchrześcijańskiej religii. Skorochut Majewski jakiś taki nagle, to on to pierwszy sygnalizował, że i napisał książki. Ale teraz potwierdza się to również genetycznie, czyli Słowianie są bardzo blisko spokrewnieni z Ariami. Bo są Ariami, jak gdyby się należą do tej samej grupy. A pan to wie od gruncie badań genetycznych jakieś robione?
Tak, one się pojawiają. Może pan na przykład w internecie sobie sprawdzić. A to nie znam tego. Jak te haplogrupy się rozkładają w Europie i jakie są... A tego nie znam. A to jeszcze. W każdym razie już to sygnał nie tylko leący, bo właśnie ten na przykład Skorochód Majewski, początek XIX wieku, on już był wtedy starszy, mówi, że im więcej badam, tym więcej jestem pewny, że są podobieństwa. I rok temu zrobiono w Warszawie takie sanskrytolody, zna pan to? Takie zrobiono, ale nie, zrobiono na 200 lat Skorochoda Majewskiego, że wydał pierwszą to, zrobiono taki... Takie sympozjum, takie coś zrobiono w Warszawie, Skorochód Majewski taki. Więc, że to jest tu jakieś podobieństwo, jest tu jakiś związek, że jest ukryty jakiś, coś tu jest. Nie wiem, co to było. Czy jakieś plemię w dawnych czasach się oderwało stamtąd, czy co? I przyszło. Bo ja pytałem na to pochodzenie Słowian, a on mówi, że to jest, bo tak sugerowano trochę w Indiach, że z Iranu. Bo Irańczyków się też zalicza do Ariów i oni o sobie sami, ja miałem sąsiadów, oni mówią, że oni są Aria. Z Persami jesteśmy też spokrewnieni. Ale... Aria, a Hindusi z kolei Aryavarta, kraj Ariów. Aryavarta, w starożytności tak siebie nazywali. Czasami tak, kopałem w Gangesie z tych wyższych kast, tych mniej zmieszanych. To patrzyłem, te rysy takie nosy wydatne. Ariowie nie są rdzeni indyjscy, bo Ariowie tam dopiero przyszli. Ariowie tam przyszli. Rdzenne są kultury Mohenjo-Daro i Harappy. To jest rdzenne, a Ariowie tam dopiero przyjechali. Przyszli najazd, był od strony Iranu. Od strony Iranu się wleli jakiś tam... Ten proces był długi, to nie było jakiś jeden rok, jakieś wojny, to nie te czasy. I tylko przyjęli kulturę miejscową. Ta cała joga... Według Leona Cyborona, według Szajera, według Skórzaka, profesora Skórzaka, według Szajera, według Cyborona, według kogo jeszcze z polskich? Słuszkiewicza, że cała joga jest pochodzenia przedaryjskiego, przed Ariami, a Ariowie przyszli od strony Iranu i mniej więcej zawojowali te tereny, to setki lat trwało, aż doszli na dalej do Bengalu na wschód. Narzucili swój język, swoją władzę i ale powoli ulegli miejscowej kulturze. Ta joga to właśnie była z tej miejscowej kultury. I Leon Cyborn oceniał, że mniej więcej ten proces, że to co w Upaniszadach i tak dalej, to nie, że to wymyślili ci Brahmini, że to już było to z miejscowej kultury. On mówi, że ten proces, zanim ci Ariowie przyjęli to wszystko, mówi, to tak co najmniej 1000 lat. On mówi, co najmniej, to były długie procesy bardzo. To co tłumaczy Cybora, czyli Yoga Sutry Patanjalego. To już jest późno. To jest pisane przez Patanjalego, to nie jest żadna nowa filozofia Patanjalego. On jest po prostu jakby kompilatorem, on zbiera... Cybora oceniał na drugi wiek przed naszą erą, już tak trudno powiedzieć ściśle. Ale że to już istniało od gdzieś pradawnych czasach. Już Mohenjo-Daro już były posążki, już joginów, wasanie jogicznej jakiejś. Bo padło pytanie takim, gdzie joga powstała, czy wiadomo? On mówi, nie wiadomo. Mówi, pewne jest, że już Mohenjo-Daro była, ale Mohenjo-Daro była kultura bardzo miejska. On mówi, taka uporządkowana, bardzo jego słowami, więc on mówi, to nie powstało w tej kulturze. On mówi, to powstało gdzieś w warunkach romantyczno-leśnych. Yoga bardziej. I gdzieś w jakiejś kulturze podhimalajskiej, a przejęło Mohenjo-Daro, później przejęło. Że bardzo trudno wyśledzić te początki, ale gdzieś on gdzieś tam, gdzie się Budda miał urodzić, Mahavira, czyli twórca buddzinizmu tej drugiej. Gdzieś ta kraina Magadha, co on mówi, tą akademię, gdzieś pod Himalajami. Gdzieś tam on lokował. On według swoich można być. Może tam gdzieś się joga zrodzi. Ale jeszcze Skórzak ten, podobnie profesor Skórzak z Wrocławia mówił. Ktoś jeszcze jakieś... A Ariowie, że właśnie ja go pytałem, dlaczego polski język tak ma podobieństwa do... Dlaczego podobieństwa? On mówi, że według niego, bo szacunki uczonych są, że ci Ariowie, którzy najechali mniej więcej między Wołgą, a na przykład a Dunajem, gdzieś takie szerokie. Pytacie, może od tak do rana może. Między Donem, a on mówi, że gdzieś z Ukrainy i z południowej Polski.
według klarowców, oni przyszli. Dlatego ten język. Tu mam też pytanie, więc... Ja mam takie pytanie a propos właściwie początku wykładu, tutaj bo mowa o Indiach, że jakby zaszczepili w Chinach tam jakieś idee typu wolność umysłu. Tak, i tak. Tutaj mam konkretnie pytanie o umiłowanie do wszystkich istot. Tak. Jak to pogodzić z problemem samsary? Tak, w sensie, że oni są jakby skazane, te istoty, na cierpienie, jako że w swoim poprzednim bycie jakby nabroiły, można powiedzieć. Po poprzednim wcieleniu nabroiły. Tak. I teraz jak to pogodzić z tym, żeby na przykład ratować zwierzęt, tam powiedzmy ludzi, czy jakiekolwiek czujące istoty. I rozumiem pytanie, ale nie rozumiem jakby intencji. Znaczy, o co chodzi w tym? Ale nie rozumiem intencji, ale może, czy to pan intuicyjnie wie, o co panu znaczy, chodzi, ale może to chodzi o to... Zrozumieć zbytnio, tak. Może to chodzi o to, że no, Cyboron tak mówił na przykład, że jedyne wyjście w tym świecie, jak się to egzystencjalizm na przykład, nie, że tu mamy ograniczenia, tu tragizm losu ludzkiego, tak dalej. Jedyne wyjście to jest okazać sobie nawzajem życzliwość. To, co my możemy zrobić. Okazać sobie nawzajem serca życzliwość. Że to jest jedyne jakieś sensowne wyjście. No na tym padole, prawda, żeby i tak dalej, że jakieś sobie serce ciepło okazać. Może czy to wytłumaczyło, że dlaczego, czy nie? To trochę nie tak, tylko że z drugiej strony to się wtedy burzy ten, jakby tą karę, tak? Proszę? Karma się trochę jakby zaburza. Bo karma się dzieli na ta sanchita, ta z poprzednich wcieleń, a to co tworzymy teraz, to co tworzymy teraz. Bo coś przychodzi dawniej, ale potem jak zróżnią na to możemy zareagować. I teraz to, co tworzymy teraz, no żeby to, co tworzymy teraz, żeby... O, może to jedyne wyjście to jest pokazać sobie ciepło i serce. A nie te straszliwe walki czy coś. Że to jest... No, taki były, to realizował w praktyce. No, mi się wydaje, że... Może nie rozumiem ten... Nie, dobra, bo ja potrzebuję trochę ten wątek, dlatego że pytanie jest następujące. Z jednej strony hinduski ideał ahimsy obejmuje wszystkie czujące istoty, z drugiej strony karma jest jednak w jakimś sensie indywidualna. I teraz pytanie jest, czy my jesteśmy w stanie, czy yoga przewiduje na przykład taką możliwość, jak przewiduje buddyzm Mahayana, tak? Bodhisattwę na przykład, że ja jestem w stanie komuś pomóc w uzyskaniu wyzwolenia poprzez partycypację na przykład w jego karmie, czy poprzez przejęcie w pewnym sensie jego karmy. Czy jest możliwość... O to chodziło? Tak. Wielu ludzi odpada się nie rozumie dobrze. Rozmawiają, dyskutują, się dobrze nie rozumieją. Znaczy, idzie o to, czy jest jakakolwiek możliwość na przykład pomocy temu drugiemu na drodze do wyzwolenia, ale no nie jest. Pomocy zewnętrznej, to znaczy ja mu dam wskazówki jakieś coś tam, tylko że ja mu realnie będę w stanie pomóc na jego ścieżce, czy też on tą ścieżkę musi pokonać indywidualnie, a ja mogę co najwyżej mu trochę współczuć i to jest wszystko, co mogę zrobić. Bo ahimsa obejmuje wszystkich i się mówi na każdym czasie i na każdym stopniu rozwoju. No właśnie. Ale znowu bezwyjątkowo. Ale z kolei ten rozwój jest zawsze indywidualny. Zawsze indywidualny. Bo jeszcze zapomniałem podkreślić, że Leon Cyboron bardzo podkreślał indywidualizm. Nie lubił tych stadnych. Mimo, że żyć wśród ludzi i dobrze ciepło do ludzi, ale z pozycji indywidualizmu. To co komunizm, te kolektywy i tak dalej, to zawsze podkreślał mocno indywidualizm. Jestem indywidualistą i podkreślał, że to jest... Człowiek się może prawdziwie, że mało tego, ba, nawet ostrzej, ja tu piszę zresztą w tym, jego poglądy różne tam dalej, że prawdziwy rozwój jest poprzez pogłębienie indywidualizmu, a nie poprzez jakieś kolektywy, jakieś zrzeszania się. Że prawdziwy rozwój jest zawsze przez pogłębienie indywidualizmu. To chciałem zaakcentować. Bo tu znowu trzeba uważać, żeby nie nakładać jakby zachodnich kategorii indywidualizmu na... A, bo to nie do końca chyba jemu o to chodzi. Nie? To nie zawsze podkreślenie jest ten indywidualizm. A z tym pomaganiem, no to tak, no to tak. Na drodze duchowej to on powiedział tak. Guru tylko dostarcza narzędzi, ale pracę duchową każdy musi wykonać sam. Zrobić sam.
A tam w Indiach mi dopowiedziano, jak ja to mówiłem, że on tak mówił do tych, co znali. No, no, a co to są te narzędzia? Zaraz, żeby mi lepiej tłumaczyć. Co? Na czym polega pranayama, na czym polega pratyahara, na czym polega tam inne? Żeby ja sobie wyjaśnił, daję zrozumienie, nie musi się, ale już on musi pracować sam. No nie można go ciągnąć wbrew woli czy coś. Czy jeszcze coś w tej sferze jeszcze? Czy to wyjaśniło, czy jeszcze nie? Tak. A tak to, no to wielkie współczucie, no to wielkie współczucie. To ja tego doświadczyłem, i nie? Wyleczyli mnie parę razy. To ten, co mnie wyleczył, potem był chory. Tak, w szpitalu się zrobił. Cyboran twierdzi, jeśli dobrze pamiętam, w swoich tekstach, że gdybyś był w stanie praktykować tylko i wyłącznie, olałbyś całą resztę jogi, byłbyś w stanie praktykować tylko i wyłącznie ahimsę całe życie, ale tak naprawdę na radykalnie 24 haradowie jesteś w stanie kajmami osiągnąć. Czyli ten najwyższy on mówi, nie tak, że aż tam ja jogę całą trzeba przejechać. Można z jednego poziomu. Tak, poprzez samo ugruntowanie się w jednej cnocie duchowej. Już jest bardzo wysoki stan. To bardzo wysoki stan. Że to głębne ugruntowanie się w jakiejś jednej cnocie. Tu na przykład powiem jeszcze, mówił, że Wanda Dynowska. Wiecie Państwo, kto to był? Wanda Dynowska? Nie? No to szkoda, widzę, że tutaj środowisko z tym nie wiem. Wanda Dynowska była bardzo ciekawą Polką. Tak. Teozofia, biblioteka indyjska. Polsko-indyjska. Umarła w Indiach, żyła 30 lat w Indiach. 30-25, coś tyle, co moja rodzina mniej więcej. Długo i ona założyła taką bibliotekę polską. Potem się przejęła bardzo Tybetańczykami. Jak Tybetańczycy uchodzili z Indii, z Tybetu, Chińczycy wchodzili. Ona zajęła się tymi dziećmi tybetańskimi. Pracowała, to jeszcze film zrobiono, Hindusi nakręcili film i Dalai Lama tam się opowiada. Pamiętam tej palce, mówi na tłustej igłami, bo ona szyła tym dzieciom coś. Mówi, szyła, mówi, pamiętam ją, mówi jak to, pamiętam jak tamto. I że Lący, bo ona mówi, jak ją odwiedzał w Indiach, to ona mówiła, że przechodziła jakieś takie wtajemniczenie u Tybetańczyków, które polegało na tym, żeby nie odczuć ani na moment, na sekundę, nie wykluczyć, on to powiedział, nie wykluczyć ze swojego serca żadnej żywej istoty. No nie wykluczyć to znaczy nie poczuć złości po prostu. Się oddzielać ze złości. I ja mówię, no ale ja to tak mówię, nie mogę, bo komary mnie na przykład a tego komara, ale on mówi do mnie, no za jedną kroplę krwi kara śmierci. Jakoś tak, ale nie mogę. Tu widzę, jeszcze są pytania. To jakoś może naświetliło coś tak. Jedźmy, bo są jeszcze dalej pytania, można. Powiedział pan, że pan Neon Cybora miał przeczucia, umiał wyczuć to, co czuła druga osoba. Może pan coś więcej powiedzieć na ten temat? No bardzo, bardzo. On to się z tym nie afiszował. Nie afiszował, tylko ja potem widziałem, że pewne rzeczy myślałem, miałem jakiś problem w głowie. Jakiś problem, czy to tak jest, czy to jest tak. On mi na to odpowiadał, mówi, bo wiesz, to takie zagadnienie, to ma się tak. Nieoczekiwane często zupełnie. Takie zagadnienie to jest tak. Czy no na przykład ja doświadczyłem tego wiele razy. Ale on w ogóle... jak mówię, na intuicję i takie, no, przykładał wielką wagę do logiki i porządku myślowego. Wielką. Na przykład z Kulu wrócił z jakiegoś wielkiego sympozjum w Kulu, niby taki szczyt polskiej myśli, wrócił kompletnie zdegustowany. Po kilku dniach tam trwało. Tak prywatnie ten powiedział, jak pieprzą studenci, to jeszcze można wytrzymać. Ale jak profesorowie pieprzą, to już mówi, już szczeka mu chodziła, mówi, to już jest, wołał pomstę. A na wykładzie powiedział to tak. Mówi, byłem na Kulu, na tym, tam było takie trzydniowe, dwudniowe, jestem tak zdegustowany, mówi, i brakiem porządku właśnie, jakiejś ścisłości, logiki, że od tej pory, żeby to zrównoważyć, będę więcej wymagał od was i od siebie. Więc tu porządek myślowy bardzo dbał, bardzo musi być, bardzo precyzyjnie wyjaśnia, to mówię teraz to po prostu, jakie mam skojarzenia, reakcja na publiczność, nie wiem jak to Państwo zdecydzi, ale on bardzo przy tablicy, bardzo w punktach, a potem żywe pytania sobie, bardzo w punktach, daty, ale już on był odpowiedzialny już za przedmiot. Daty, nazwy sanskryckie to w punktach.
wszystko ścisło, wszystko uporządkowane. Ale tak to bardzo podkreślał jakąś wartość intuicji. I mówił, że do innych, że ludzie się jakby pozbawili tej intuicji. I on często mówił, rozmawiałem z kimś, mówi, jego twarz mi nic nie mówi, jego oczy mi nic nie mówią. To i tak, to można, z oczu on, to jest proste, to jest, należy tak w ogóle patrzeć, a nie, że jakoś tylko z tego intelektu, że miał te tak, telepatycznie bardzo silnie to. Ale opowiadał, że to na przykład kiedyś jechał pociągu z dziewczyną, niewidomą. I mówi, że tak miał rozwiniętą telepatię silną, jako jakiś, jak to się powiedzieć, no substytut taki. I tak nawraciła i duża telepatyczna, rozmawiał, że się zdziwił. Jakaś dziewczyna mi nie widziała. I tak rozwinęła telepatię jakoś. Jedność myśli. Czemu? Jedność myśli. Zdolność połączenia się z kimś myślowego. Tak. Na uczucia, na to, że bardzo wrażliwie odreagowywała coś. To może ja jeszcze zapytam. Chciałem tak zapytać, jakie były pana według sobie relacje z Leonem Cyborenem, w sensie gdzie go pan poznał, w jakich okolicznościach, co pan się u niego uczył, czy pan studiował, czy pan też na tej ścieżce duchowej? Indywidualną. Więc tak, dobrze. Poznałem Leona Cyborena na uczelni, wówczas ATK obecnie ten Kardynała Wyszyńskiego. Miał trochę Warszawy, patrzyło się na Uxford. I tam go poznałem. Jakaś dziewczyna mnie zaprowadziła. Mało za tą dziewczynę. Ale ja chciałem na niego natrafić. Już coś słyszałem, chciałem natrafić. A to tu był, tu wyszedł. Ja w tym kręgu osób, jaki znalazł się. Starsi dużo ode mnie. A już to był, a to wczoraj u nas Leon. Jakoś nie wiem dlaczego, niewytłumaczalne trochę dlaczego chciałem, no aż takich cudów nie opowiadali. Widzę, że był słabo rozumiany nawet. Coś opowiadali, że on jakiś chory, coś zobaczyłem bardzo silnego fizycznie, dynamicznego człowieka, coś nie zgadzało. I słyszałem swojego wykładu, chciałem dojść. Dziewczyna mnie nas zaprowadziła. Ten czas hipisów, dzieci kwiaty dali. Kwiaty poszła sobie. Jej rola była mnie doprowadzić. Wszedłem na wykład. Trwał wykład. Usiadłem. No i z tyłu i słuchałem. Potem Paulo tak przypomniał, że no jakbym do ciebie mówił, jak coś pamiętasz, przyszedłeś pierwszy raz. A mówię, tak. Albo mi się wydawało, że wszedł prawdziwy słuchacz. On powiedział. Znaczy, jakoś po latach zostałem prawdziwie zainteresowany. No i nie mieli po prostu w programie, czyli przyjść trzeba, odbędzić. A on mi, że wszedł prawdziwy słuchacz. No i to rzeczywiście, bo ja wszedłem z wolnej woli i chodziłem przez lat kilka na wszystko, co się dało. Na tym się odczyty gdzieś się chodziłem. To były różne. Jako wolny słuchacz. Ale czy to była filozofia indyjska, czy różne? Indyjska. Tylko indyjska. On miał filozofię indyjską i nawet tam było w programie, że inni mieli obowiązek zdawać egzaminy z filozofii indyjskiej. Do tego doprowadził. A Zbawca zrobił coś, czego nie ma w tej chwili nawet. Tak. Znaczy to zostało cofnięte, dlatego że tam się Cyborem wykładał, tam filozofia indyjska była normalnie w programie studiów. W tej chwili w programie studiów filozoficznych na wszystkich wydziałach w Polsce, nie wiem, może na jednym, może na dwóch gdzieś jest, ale nie do wyboru, tylko normalnie jako kursowy przedmiot. Nie jestem pewien, czy nawet na UJ-cie, gdzie mają budologię, jest w tej chwili obowiązkowo. A dla specjalizujących się można było robić prace magisterskie i doktorskie. Tak, sanskryt. On mówi, że sanskryt ma taką strukturę, że jak się go ktoś zacznie uczyć, się troszkę uczyłem, potem zarzuciłem, nie byłem typem metodycznej pracy, że będzie lepiej rozumiał czytając niż swoim ojczystym językiem. Ma taką subtelną, logiczną strukturę. Jednoznacznie. Sanskryt znaczy oczyszczony, oni w starożytności gramatycy tak wyczyścili ten język, żeby był super precyzyjny do jej nauki bramińskiej, do mantr, do tego, żeby był super precyzyjny. Więc tak poznałem.
słyszałem i potem szukałem dróg dojścia i trafiłem na wykład. I potem już chodziłem na wszystko, co się dało. A potem rozmowy jeszcze w domu, a to w gronie oczywiście wpadali studenci. On miał zawsze więcej wolnych słuchaczy niż tych, bo miał spis później na razie. Spis tych to ci obowiązkowa są wolnych słuchaczy więcej. Z uniwersytetu, z różnych takich. Ja mam wyjątkowo wiele, wyjątkowego oddania. Odpowiedziałem? Tak, tak. Ja sobie bezczelnie na koniec przyznam prawo do zadania pytania. Znaczy ja dwa pytania szybkie zadam. Pierwsze pytanie to jest takie, gdzie sam Cyborak umiejscowiłby siebie w rozwoju jugicznym? To znaczy, czy on kiedykolwiek próbował twierdzić, że on osiągnął najwyższe stany? Nie. Nie. Nie, nie, nigdy nie, tego nie, nie mówił, a nawet mówił, że nie osiągnął. Że tych najwyższych, że nie osiągnął. Drugi wątek to jest taki, który mi się kłania, bo ja się zastanawiam w kontekście, znaczy jasne, to pewnie aż taka rewolta się nie pojawiła na uczelniach, ale zastanawiam się, jakby Cyboran funkcjonował w kontekście współczesnych wyzwań, powiedzmy, akademickich. Do czego między innymi zmierzał? Pamiętam, kiedyś opowiadał mi mój znajomy Artur Przybysławski, o którym dzisiaj wspominałem. On jest profesorem filozofii buddyjskiej, tybetańskiej dokładnie na UJ-cie. To jest gość, który tłumaczy teksty z tybetańskiego, sanskrytem się posługuje i tak dalej. Jeden z zarzutów w środowisku naukowym, który wobec niego jest stawiany, on mi to samo opowiadał, jest taki, że jest konfesyjny. To znaczy, że zajmuje się naukowo buddyzmem, będąc jednocześnie buddystą. To jest trochę przykład, tam go bardzo mocno Kosior między innymi punktował tele. Mniejsza o to jest zarzut, który można było dokładnie tak samo... wielokrotnie stawiany. Wielokrotnie stawiano, że niektórzy buddolowie to z was to są buddystami. No właśnie, więc wy jesteście jakby tendencyjnie zaangażowani w pewne tezy, które naukowo analizujecie. No i teraz pytanie jest, oczywiście to można odwrócić i zadać pytanie, czy w takim razie najlepszymi znawcami, nie wiem, od religii są ateiści, no bo oni są niezaangażowani w takim razie, nie? Albo muzyki guś na przykład. Są bezinteresowni i ubiegający, nie? No ale to jest zarzut, który częściowo Cyboranowi można by było postawić i to jest zarzut, który nadal jest gdzieś na uczelniach obecny. To, o czym rozmawialiśmy też wcześniej, że należałoby jakby wiedzę oddzielić od jakichś takich prywatnych mądrościowych... Ale on bardzo oddzielał, bardzo silnie oddzielał akademickiej ziemi szeroko nauki i to jest udowodnione, to jest nieudowodnione, to jest hipoteza, to jest teza, to jest już udowodnione, to jest w trakcie badania, ściśle. Nie zachował się na zajęciach jak guru. Nic już mówił, gdzie tam, trzeba by tak. On tu podkreślał nawet, że ja miałem nadzieję, że może on będzie moją górą, to wyczuł oczywiście. I mówi mi, mówi, a ja jestem takim typem, że ani sam nie chcę mieć guru, ani nie chcę być guru dla nikogo. Tak to podkreślam. To jest szereg nie na raz. Ani nie chcę być guru dla nikogo. No i właśnie w Indiach się dziwiono, że jakiś taki dziwny. Ta tradycja góry była zimna. Może on jakieś takie herezje góry na gruncie. A jeszcze to, co pan pytał, że pomoc innym czy coś, to na przykład ja się zetknąłem trochę z tantrą w Indiach, to oni twierdzili, że pomoc dla innych jest skierowana na tantra. Jest tantra, jest bardziej dla innych. Joga też, ale do pomocy innych, ale bardziej tantra. Tylko, że tantra no, tam się w ogóle z seksem nie kojarzy. Moja żona mówiła, tam się u nich się kojarzy. Nie mówię. Tak, rzeczy zaczę rozczarować. Tam się bardziej z magią kojarzy. Boją się tantryków. Tam się z jagą, z żadnym seksem się nie kojarzy. To u nas zbudowano to. Boją się tantryków. Tam się boją po prostu, że może coś zrobić ze szkoły, żeby pomóc. Prawda jest taka trochę co najmniej kontrowersyjna. Więc oni mi mówili, że z tego kręgu ja nie znam tantry, ale trochę tak się oddałem, że bardziej pomoc dla innych to tantry. A jeszcze mi mówili, że ci tantrycy zamierzają, że to co
mamy wszyscy uwarunkowania. Na przykład tam dużo było środowiska astrologicznych, astrologii. Ja się nie znam na astrologii, ani ta wiedza w ogóle we mnie nie wchodzi. Nie astrologia, nie. I tak samo tam była ta. Mówisz, to co w Mahabharacie, te walki, te wojny, te astry, te bronie, to wszystko tamta. To wszystko tamta, żeby widzieć, co to jest. A myślę, to było zewnętrzne i wewnętrzne. I tak robiono, że te niszczenie ludzi, te wojny, to też tam, prawda? Także to to. Czy ktoś jeszcze na koniec? Brakło czasu, ale najistotniejsze byłoby, aby wspomniał Pan o filozofii, o drodze takiej myślowej pana Cyborana, bo pan wspominał, że on opracował pewną swoją koncepcję filozoficzną, wykorzystując, czy posiłkując się filozofią indyjską. Natomiast czy może pan chociaż krótko zarysować, czy w punktach podać inne założenia filozofii Leona Cyborana? Trochę jest tu, ale trochę może być trudno odczytywane. Ja muszę to jeszcze otwarać troszeczkę, właśnie w związku mogą się jawić takie pytania. Ale najogólniej mówiąc, to on wyróżniał cztery podstawowe drogi. Cztery podstawowe, równorzędne. One są równorzędne, one nie są... że któraś jest silniejsza. Że któraś jest silniejsza. Tak jakoś. Czyli moje relacje uczuciowe z innymi. I to jest ta droga, to jest droga ta sama, co w innych religiach po prostu. Miłość do Boga, czy pierwszego do absolutu, czy pierwszy przyjazd absolutu do Boga. Tak, 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 po prostu. To jest przez poznanie, czyli zmiana, jak z językiem jogi, z językiem psychologii naszych. Ale to jakby przez moc, a te one są mnożenne. Nie ma, że któraś jest silniejsza. Jednakowo moc.
I przez szczęście, no na przykład z tego punktu wychodzi buddyzm, bo poszukuje szczęścia, a więc cierpienie się podkreśla. I to samo Sankhya, tam podkreśla się gnębi nastroje, jakie cierpienie i tak dalej. Jakie cierpienie. I szukamy środka zaradczego na nie, że to jest ten padł nieszczęściowy, jak z tego można wyjść? Wyzwolenie. A jak, jeżeli to jakie środki? Proponuję. To jest droga szczęścia i dochodzi się, że wyzwolenie indyjskie, ten połączenie się z Bogiem, ale z Absolutem, dopiero daje nam to absolutne szczęście. Z tym, że istotne tu jest dla tej myśli to, że to te aspekty się nie rozpatruje w izolacji, że my je mamy wszystkie. Nie ma istoty, nie ma człowieka, nawet istoty, która by tego nie można wyizolować. Tylko w różnych proporcjach przeróżnych. Jeżeli ta proporcja jest, że typ jakiś wolucjonalny, silnej woli się, no to on powinien iść tą drogą, posiłkując się innymi, ale głównym motorem będzie to. Jeżeli typ czeka poznania, to głównym motorem będzie to. Jeżeli typ czeka hedonisty, który szuka szczęścia, jeżeli szuka go na poważnym sensie indyjskim, to widzi, że może te przyjemności nie dadzą szczęścia, szuka głębiej. Tak samo droga piękna, na niższym poziomie jest logika, etyka, także łoku prakti, moczęci, tu na łączności, tu wszystko polega, tu na rozróżnianiu, tu na skupieniu, tu na łączności, no, tu wszystko łączenie się, bo on się połączy z Bogiem, te wszystkie modlitwy w każdych wszystkich religiach, akty strzeliste, prawda, te piękne różne, co są, to jest uczucia. No, on mówił, że był typem, który szedł głównie przez szereg lat tą drogą, u niego mocy dominowała. Jednak, jak gdyby moc u niego dominowała, z tym, że on mówił, że przez szereg lat, później to różne dawał przykłady, że musiał mówić, on na przykład na tym tle rozpatrywał tam na przykład świętego Pawła, czy innych, różne postacie, czy Hitlera, jak go tu rozpracować, czy inne postacie. Więc nie ma tu, zawsze występują tu wszystkie cztery, to w różnych proporcjach. I właśnie ta proporcja decyduje, mówimy, że jest typ. Że wtedy jest typ, na ogólnie jest typ ludzi wolnych. Nie jest typ ludzi wiedzy, uczonych bardziej z tymi skłonnościami, ale przecież każdy ma jakieś poznanie, nie? Każdy ma jakieś moc, jakąś skupienie, ale co dominuje? Jak dominuje, to jest typ, albo typ uczuciowca. Dominuje to. Też ma jakieś poznanie, jakieś, ale dominuje najsilniejsze jest to. I no, wtedy w rozwoju należy wyzyskać własną naturę po prostu. Że pułapka tu jest jaka? Że pułapka mówi jest taka, że on mówi, że w ogóle co do jogi, to tak. Albo nic nie wiedzieć, kierować się własną intuicją, na czuja. Intuicja podpowie. Albo widzieć trzeba bardzo dużo, znać cały wachlarz możliwości. A niebezpieczeństwo jest takie, że wiemy trochę. A niebezpieczeństwo jest jakie? Niebezpieczeństwo jest takie, że on mi przeczytam jakąś książeczkę, która coś proponuje, a to coś mi w ogóle nie pasuje do mojej natury. Może być. Napisana przez jakiegoś mistyka, czy coś, co, ale to jest dobre, ale w ogóle nie dla mnie. Człowiek może być wtedy jakiś konflikt, niezgodność świadomości z podświadomością, że następuje jakiś konflikt, jakaś niezgodność. Więc, że to nie dla mnie. Dla przeglądu sporo myślę, że pewna droga to nie moja. To nie, ja nie jestem tym typem. Ale nie przeczuł, że to jest dobra droga, że jest skuteczna. Tylko nie dla mnie. Tak samo widzę, jak mówi, że guru nieraz jakiś mistrz odsyła do innego. Przyjdzie jakiś uczeń, mówi on, nie, odsyła do innego o bardziej zbliżonym tym promieniu aspekcie. On wysyła do innego czasami. Że bardziej mu będzie odpowiadał. Większa zgodność tych aspektów, jakiś typ podobny. Będą bardziej się zgadzać, będzie tą naukę lepiej przejmował, czy coś. Czy reprezentuje taką naukę ten mistrz, że temu uczniowi bardziej to w duszy oddźwięknie. Ale te cztery takie drogi, z tym, że nie ma wyizolowania. To wszystko występuje u każdego, tylko w różnym natężeniu, różne proporcje. Jak ktoś jest tym zainteresowany, mam to opracowane w książce habilitacyjnej Krzysztofa Pawłowskiego, jest cały rozdział poświęcony Aharamie Cyborana na podstawie kasety, bo tak, bo generalnie on tego nigdzie nie spisał, on to znajomym gdzieś wygłosił, bo wejście zostało to nagrane to na kasecie. To był wykład w Warszawie, w domowych warunkach, kilku uczonych,
Nie wtedy Leonard to nie wziął, to samo nawet. Tak by mnie nie wziął, ale jak wrócił z tego, mówią, że spisał.